Siemano ludzie, do w kolejnym odcinku z Battlefronta 2. Miał być dzisiaj Deus Ex, ale no niestety coś mi odmówił posłuszeństwa, nie chciał się włączyć, dlatego też nie chciałem marnować więcej czasu i lecimy jeszcze raz z Battlefrontem. A już chyba następny odcinek będzie, będą dwa dni z podwójnym Deusem, żeby nadrobić stracony odcinek. Tak więc cóż, lecimy, o ile mi się udało oczywiście to naprawić. Zły pomysł. Pomóżcie z zakładem. Shreef uważa was za szpiegów. A ty co myślisz? Myślę, że się boicie. Chcecie wyjść z życia. No, myślę, że jeszcze dość się nawalali. Dobry cynk operacji popiół. W zamian załatwiłem dwa myśliwce specjalnie dla was. Fila, puszczasz nas wolno? Zacznijcie nowe życie w bezpiecznym miejscu. Żebyście mogli nas śledzić? Nie mamy na to czasu. Sprzeczałbym się. Każdy myśliwiec musi mieć jakiś nadajnik. Nabu jest kolejnym celem operacji Popiół. Powstrzymajcie to. Raczej sobie poradzimy. Mylisz się. Imperium się zmienia, podobnie jak jego taktyka. Skoro tak, to może polecicie z nami? Pomożecie uratować Nabu? Oła, ale ścioło. Oła, co się dzieje, halo? To niepowtarzalna oferta. Możecie odlecieć, albo pomóc nam to zatrzymać. Jesteście gotowi walczyć razem z nami? Cóż, jestem zwolennikiem dawania drugiej szansy. Chodźcie, zaprowadzę was do statków. Nie potrafimy nawet latać X-Wingami. Dla takich agentów to łatwizna. Jaką mamy alternatywę, Aiden? No? To jak będzie? Rozpocząć natarcie. Lando, masz idealne wyczucie czasu. Dobra, to lecimy. Formować szyb wokół mnie. Lando, chroń księżniczkę. My zajmiemy się satelitami operacji Popiół. Jestem tuż za tobą. O, nie wątpię. Ale pamiętajcie, że jeśli któryś z was zacznie kombinować, zestrzelę osobiście. Fajnie. Czy dałbyś radę? Nie na darmo mówią o mnie dowódca ryzykantów. Mam sygnaturę cieplną pod satelitami w centrum. To pewnie rdzeń zasilania termicznego. Tam skupimy swój ostrzał. Dobra, chwila. Szybki nawrót. Czy mogę tu shiftem szybciej latać? Nie. Do przybliżenia, okej, okay, spoko. Dobra, garem. I cyk. A, fajnie, że mnie już tu wypoziomował. Miło z twojej strony. Cyk, dobra, mamy go. Jeszcze jeden został. Drugi satelita załatwiony. I cyk, nawrót. I cyk, ile fabryka dała. O, od tej strony jeszcze się nie ten, jeszcze obrażenia wchodzą, halo. Uwaga! Do góry! Dziwne, że nas tutaj nikt, wiecie, nic nie robi. Troszeczkę mnie to martwi, ale z drugiej strony cieszy. Dobra, chwila. Mi się działka przegrzały. Chwila, moment. Teraz zrobimy nawrocik, cyk. I jedna fabryka dała. Cyk. Tu ryzykant 5, satelita z głowy. Jeszcze dużo roboty. Do dzieła! Yes, sir. Czy to dzisiaj połowę odcinka znowu będziemy latać? Im szybciej zniszczymy te satelity, tym szybciej Tid będzie bezpieczne. Zrozumiano, księżniczko.
Oho, to też będzie chyba więcej zabawy. Pamiętajcie, że strzelacie teraz do myśliwców, daj. Aha. Dzięki za przypomnienie. Wow, o to super. Tak, jesteśmy z tobą, Shri. Dobra, czyli teraz dopiero zaczyna się ta, wiecie, zabawa. Tutaj to mnie na dupca. Cię zada na kurwie. Szmatławcu. Cię zada, kurwo. Złapię za jaja. Się zesrasz. Wypierdalaj. Dobra, wait. Dobra, chwila, moment. Nawrocik trzeba zrobić. Proszę mnie tam nie nadupcać. Zaraz się w ten statek w dupce i nie będzie fajnie. Ile fabryka dała i się blastery przegrzały, shit. Ale coś tu jest, kurde, za spokojnie. Nie chcę zapeszać, ale coś tu jest mnie za spokojnie. Niezły strzał, panie komandor. Danny Cushion? Hej, nie jest komandorem w mojej jednostce. Do niego jestem, shut up. Bang. Dobra, został jeszcze jeden. Robimy co się da. Jeszcze został jeden. Dobra, jeszcze obrażenia wchodzą. Teraz wchodzą. Ła. Dobra. Czy tam są te satelity? Aha, czyli tam jeszcze trzeba będzie polecieć. Dobra, spokojnie, spokojna, twoja doszcza chrana. I bang. No, wiedziałem, że tak. Oho, ale to już jest więcej zabawy. To już jest więcej, widzę, że... tych tai. Tam więcej jest tych tai, więc to będzie troszeczkę więcej roboty. Nasz okręt flagowy będzie mógł ostrzelać niszczyciel. Wiecie, co macie robić. Dobra. Tutaj już jest więcej roboty. Powinniśmy najpierw zniszczyć. Ład, suko. Przyjęłam. Dobra, czekajcie, bo widzę, że. Oni nie tak są za mną, tylko oni są sfokusowani ten. Tylko ciekawe, czy oni się respią, czy wiecie, czy. O, wow, ty suko. O, ty suko niewiedna. Szmato. Wow, ty. Takie kurwy jesteście. Szmaty. Bang. Wypierdalaj. Bang. Dowódco drużyny, prowadzę pościg. Dołączę do was, gdy rozwalę tego gościa. Pomyślne chłopom. Ciemnie lecisz na mnie. A to myśliwce oni jeszcze mają. Super. Dajcie wam jakąś muzykę, bo tak na sucho lecę. Nie czuję tego klimatu. Jak się tak na sucho leci. A czekajcie, ja spróbuję się ten powalczyć troszeczkę. Właśnie, z pierwszej osoby. Właśnie z pierwszej osoby, żebym nie latał. Ło kurwa. Ło kurwa. Dobra, chwila, moment. Wypoziomuj to. Chwila, moment. No bo jednak chyba z pierwszej osoby to nie jest dobry pomysł, żeby pilotować. Więc wrócę do trzeciej. Dobra, ale trzeba nawalać te satelity. Dobra, przegrzał się. Tamten już do mnie nawala. O ty suko, o to suka, no. Ale dobrze jest to, że oni się na mnie nie fokusują, tak wiecie, że oni nie latają za mną cały czas. Tylko nie chcą mnie tylko oddalić od tych satelit. A tak to mają na mnie wysyrane. Dobra,
I bang, bitch. I kolejny. Niezły strzał, wersjo. Zrozumiałam. I posadajcie. Roger that. Wiesz, szmaty. Chyba został jeszcze jeden. Damy radę. Bang! Idealnie. Zostały jeszcze jakieś satelity? Zajmiemy się pozostałymi. Ty skup się na niszczycielu. Halaszo. Było kluczowe wsparcie. Bombowce Y-Wing. Zpilnować ich. Musimy skupić ogień na generatorze pola tego niszczyciela. Ej, to nie ty tu. Ła, o ty. Do wszystkich. Musimy skoncentrować ogień na generatorze pola tego niszczyciela. Haha, szo. Grupy myśliwców DAI atakują nasze bombowce. Przechwycić je. Przechodzę do wsparcia. Pomóżmy im. Przechodzę do ofensywy. Bęk. O ty. Dobra. Nice. Co mnie tam niszczysz? Cię zaraz zniszczę. Szmaciudo. Gdy pole zniknie, odrodzenie będzie mogło dokończyć robotę. Odro co? Nasz okręt flagowy. Sam nie poradzi sobie z niszczycielem. Lecę, lecę, lecę. Szmato. Wypierdalaj stamtąd. Niszczą nasze Y-Wingi. Musimy ich bronić. Ja jeszcze go dodawałem. Dostał. Jak masełko. Bang. Dobra, teraz tam gdzieś jest jeszcze na dole jakiś typo. Uwaga! Siema Eniu. Witam. Nada, żegnam. Siema Eniu. Dobry Mujin. No Eno money. Dobra, który tu jeszcze chce wpierdol? Ten chce jeszcze wpierdol. Hello, mane. Się respią, suki. O ty, chodź tu, chodź tu, chodź tu, szmato. Wina, moment. Bang, dobra. Bang. I bang, dobra, jeszcze jeden. Tam więcej jest w ogóle niż jeden. Dostał. Aj, na hita, szmata. Dobra, nie wiem czy to ja, czy to oni. Dupie. Nadlatują myśliwce DAI. Rozwalmy je. O ty, chodź tu. O to, o to, 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 to. Bang. Tutaj to szmata jeszcze. Bang, bang, bitch. Bang. O ty, chodź tu. Chodź. A gdzie ty mnie tam latasz? Bez mojego zezwolenia. Takie free fragi to są. Dobra, tamten dostał, nice. Takie to są. Gdzie są jeszcze te fiuty? Fiutokutasy. Dobra, to się zaczyna być lekko nudne. I tak niby strzelam, niby strzelam, a ile można strzelać? Gdzie one kurwa są? Tu jesteś. Pierdalej. O, coś tam oberwało i to ładnie. Pierwsze z nich
zniszczone. Okrążam i atakuję drugie. A co ty chcesz jeszcze zniszczyć, kurwa? Pierdalaj. Tutaj to jeszcze szmata. Kurwa, czekaj to. Pole zniknęło. Dobra robota. Nasze Y-wingi zakończyły nalot. No i najsik, nie? Odrodzenie, możecie atakować. Reszta wycofać się. My patrzymy na ten sam płonący niszczyciel? Imperialny protokół nakazuje wycofanie się w bezpieczne miejsce. Te statki polecą prosto do TIT. Na pewno zaatakują miasto. Wszyscy natychmiast kierujcie się do TIT. Chyba mamy sposób, żeby ich zatrzymać. Musi wystarczyć. Zna się ktoś może na maszynach? Ja. Idziesz ze mną. Tid ma system obronny, który ma szansę powstrzymać Imperium. Niestety burza uszkodziła stacje przekaźnikowe w mieście. Bez tych stacji niczego nie uruchomimy. Rozdzielcie się. Naprawcie stację. Gdy skończycie, wrócicie do pałacu. Jasne. Tak. Jasne. Co uruchamiamy? O! Wydajemy leją. Jak się nazywasz, żołnierzu? Del. Del, do sektora zbliżają się posiłki Imperium. Możemy je powstrzymać, ale musisz włączyć ponownie te przekaźniki. Tak jest. Zabezpieczyć obszar. Musimy oczyścić to miejsce. A, czy ty teraz leją kierujemy, okej. Okay. Trzymać się blisko. Zapewnię ochronę. Gdzie to księżniczki lei? To da nam trochę czasu. Del, naprawisz przekaźnik? Byłem kiedyś inżynierem na okrętach flagowych, więc powinno pójść łatwo. Bierz się do pracy. Będziemy cię osłaniać. Tak. Dokładnie. Chroń Dela. Dobra. Włączyliśmy przekaźnik. Ja włączyłem. Ona strzelała do stłumu. Przechodzę do drugiego. Jesteśmy w kontakcie. Czekajcie, tutaj da się przejść w tryb. Nie da się przejść w tryb na ten. Posiłki, zachować czujność. Kurza zrobiła sieczkę z tego wchodu. Potrzebuję osłonić. No już, już, jestem, jestem. No szkuch, w NPC-ci jebany. Jeszcze jedna chwilka. Dawaj, 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 dam. To powinno wciąż działać. Trafili mnie! No szkurde, jeszcze to minęło, ja pierdzielę. Pole ochronne! Prawie gotowe!
to jest OP strasznie. Dobra, zajebiście. O te suko. Dobra robota, czas na następny. Jakie to jest OP strasznie, ty. Zasilanie całemu miastu. Zgadza się. Dopóki sieć nie zacznie znów działać, Tid nie zdoła powstrzymać Imperium. Chyba my lecimy do przekaźnika. Droga maszyna krocząca! Bombowiec na moją pozycję! Szybko! Tak jest, wasza wysokość. Lepiej się ukryć. Serio? Zajebiście, cieszę się w chuj. Nie zatrzymywać się! Co nas dorwa? No cię zatupnę. Trawie? Przecież to jest pod wodą. Potrzebuję więcej czasu. Wierzę w ciebie, Szynu. Wierzę się, chyba tylko ty. Gdzie jest ten przekaźnik pieprzony? O, żeż ty kurwa mać. Musimy dotrzeć do przek... Dawaj tu del. Zajmijcie ich i nie dajcie się zabić. Będziecie bezpieczni, gdy aktywujemy impuls jonowy. Przyjąłem księżyc. Udawa F. Dobra, robimy postęp. Gdzie mnie tu? Szybciej, szybciej! Za mną! Dobra. Myślę, że to nie muszę robić, tylko ten. O, dobra. Dobra, dobra, wracaj tam, wracaj tam, wracaj tam, wracaj tam. Potrzebny ogień zaporowy. Poczekaj. Chwila, to powinno wydać. Kurwa, nie ochroniłem Dela. Ja pierdolę. Dobra, spokojnie, Del, ja cię ochronię tutaj własnym ciałem. Kolejne pole! Bang, bitch! Wspaniale! Na buł przed ewentualną inwazją. Impuls jonowy miał unieszkodliwić wszelkie zagrożenia wokół pałacu. Co, broni? Nie spali nam to broni? Nie, jeśli będziemy w pałacu. Przytłaczają nas! Odwrót! Wycofać się! Thank you.
Musimy zyskać trochę czasu. Maszyny, ściągnąć ich uwagę! Jest ochrona. Jak to nie dostało w ogóle? Medyka! Przytłaczają nas! Odwróć! Wycofać się! Del, jak ci idzie? Robię co mogę. Protokoły bezpieczeństwa są zadziwiająco złożone i przestarzałe. Zapewnimy ci trochę czasu, ale nie za dużo. Bez obaw, księżniczko. Wystarczy. Jesteśmy bezpieczni. No spierdalaj, cwelu, głupi. Na górę! Biegiem! Pole ochronne! Nie mogą wejść po schodach. Trzymać ich z dala od bram i nie przerywać ognia. On już tutaj wchodzą, halo. Ty pizdo. Księżniczko, impuls jest prawie gotowy. Dobrze, bo kończą nam się już kryjówki. Tel, lubisz trzymać ludzi w napięciu. Jestem gotów, wasza wysokość. Mamy tutaj zbyt wielu szturmowców. Ta maszyna to już za wiele. Rozpoczynam sekwencję detonacji. No skurwa, mać wypierdalać. Dobra, mamy to. Wasza wysokość. Dobra robota, ale można się było tego spodziewać po oddziale Inferno. Więc rozmawiała pani z Calrissianem? Wyrządziliście całkiem sporo szkód sojuszowi. Tak, proszę pani. Nie sposób temu zaprzeczyć. Przyglądałam się waszej walce. To jasne, że nie uciekacie przed Imperium. Walka coś dla was znaczy. Racja. Walczyliśmy całe życie. Zbyt długo zajęło nam odkrycie, że walczyliśmy po złej stronie. Ta wojna jeszcze potrwa. Chcemy wam pomóc, jeśli się zgodzicie. Dzięki takim jak wy, mamy wciąż nadzieję. To dzięki niej wygramy. Witajcie w Nowej Republice. Dziękujemy. Senator Organa, trochę minęło. Tworzenie Republiki nie jest łatwe. Jak ściganie imperialnej floty. Będzie jeszcze goręcej, panie komandor. Potrzebuję pomocy. Jeden z naszych generałów zaginął. Wiem, że udał się na Takodanę, ale nie odpowiada na wezwania. Musisz znaleźć Hana Solo. O, Han Solo. Proszę, proszę.
Ej, Maz. Jeszcze jeden parkarański grzmot. Najpierw zapłać za ostatni. Daj spokój, wiesz, że ci oddam. Wiem, że wcale nie można ci ufać. Gdzie mój Łuki? Czuj robi przy Sokole. Nasz komunikator oberwał trochę na Dżomarku. Już nie przyprowadzasz go tutaj. Bo go stresujesz. Coś kombinujecie. No powiedz. Wiesz, że wszystko przechodzi przeze mnie? Imperialny chce do nas przejść. Ponoć może pomóc uwolnić Łukich z Kashyyyku. Widziałaś go? Przysięgam, że jeżeli Imperium się tutaj pojawi... Przecież wiesz, że zawsze zacieram ślady. No weź, nie pomożesz mi? I czujemy... Nie znam tego gościa, ale jest późno. A ten tłumek lubi... pogadać. Dzięki, Maz. Mam u ciebie dług. Wisisz mi dużo więcej, Hanie Solo. Nie zapomnij o tym. No, dobra ludzie. Tutaj zakończymy ten odcinek. Jeśli wam się spodobał, zostawcie lajka, suba z dzwonem. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i pa pa. Fight back.